cisza. Dotyk. Zapach. Smak. Jak często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak piękne i niesamowite są te proste emocje. Wielu ludzi pytało mnie, co czuję. Jak sobie radzę? Ja zawsze mówiłem, gdy coś w naszym życiu gaśnie, to tylko po to, by na nowo się zatlić. Nie dostrzegamy tego, co mamy. Czerpiemy radość życia, uśmiechamy się, bawimy, nie zwracamy uwagi na żadne przeciwności losu. Gdy dorastamy, wybiegamy w przyszłość, często za daleko, gdzie nie ma już szansy na drogę powrotną. Z całych sił próbujemy cofnąć czas, by to, co złe, nas nie dogoniło. Prawdziwe marzenia giną gdzieś w echu, pustce. Gdy podczas wojny przez spadającą bombę z nieba straciłem słuch, tak bardzo chciałem poczuć inne głosy. Tak bardzo się bałem. Jaki zatem jest sens takiego życia? Przecież to strata. Ból, cierpienie. A jednak gdzieś na końcu moich dni uświadamiam sobie, jakie piękne odcienie pozostały ze mną. Czy jestem szczęśliwy? Czy zatem czuję się wolny? Nie słyszałem już więcej lecących bomb. Nie widziałem, jak mordują moich bliskich. Bałem się. Byłem sam. Lecz czułem się naprawdę wolny. Czy w życiu chodzi o to, by być silnym i poddawać się, nie zwracać uwagi na to, co nas otacza? Wręcz przeciwnie, trzeba zdać sobie sprawę z tego, jacy słabi jesteśmy, by w przyszłości poczuć siłę, odpuścić, by nie przejmować się, a żyć. Zwracać szczególną uwagę na to, co nas otacza, by tak jak ja poczuć się wolny w swoim małym, czarnym, pustym świecie, gdzie nie ma nic. I właśnie to jest piękne.